Chciałam powitać Was serdecznie na 16. Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych Kurtyna 2012. Moja matka, nie mogąc nigdzie kupić ziaren grochu, podłożyła królewnie pod materac puszkę z groszkiem. Obijała się bzdurka okropnie. Biedna matka! Znaczy ta królewna, a nie matka. Biedna puszka! I nie puszka! A co masz w ręce? Klucz do konserw. Otworzy tę głupią puszkę i wtedy królewna wyśpi się pod rząd. Płoszysz nam ryby! Ryby? Nie jaram! Wolę balany! Wszystkie smoki wolą balana, a w szczególności ja, jakem smok! Niestety, my łowimy tylko ryby. To znaczy, próbujemy złowić, ale niektórzy nam przeszkadzają. Przepraszam szanownego pana, czy nie widział pan przypadkiem smoka? Nie wiem nic! Wszyscy nas o coś pytają i płoszczą nam ryby! Nic nie złowiliśmy i nie jesteśmy informacją turystyczną! A wygodnie panom tak siedzieć na tych kamieniach? Niewygodnie! Więc proszę, oto miękka poduszka. Podłóżcie ją gdzie trzeba. Co? Pantofelek. Szukam do niego królewny. Tej od grochu? Tej od grochu i popiołu. Znasz ją? No jasne! Poszłam tam. Dziękuję. Jesteście świetnie poinformowani. Przecież ona już wszystko słyszała. Niech odpowie, że tak powiem. Pomocuj mi lepiej nogę. Nie tę. Ta jest bosa i zdrowa. Pomasuj te w pantofelku. Dziwne, że tak powiem. Bardzo dziwne. Powiem ci coś w tajemnicy. Nudy, nudy. Precz na chudy. Jaki kurs by tutaj obrać, by przygodę swą napotkać? Nic to nie da! Nie pozwolę! Otóż także udam się! Z tobą złączę swoją dolę! Przyjdzie czas, dopadnę cię! Pewnie patrzysz na mój strój. To kimono jest jedwabne, tradycyjny jego krój. Muszę przyznać, dość zabawne. A te pola, niczym trawa? Nie uwierzysz, to jest takie nasze zboże. Taka ryżu jest uprawa. Weź pałeczki, spróbuj proszę. To są sztuczce? Drogi bracie, a widelca tu nie znacie? Nie patrz na to, jo, jaki kraj, jaki kolor, jo. Dzieci mańki, jak piszą na tablicy, to naprawdę się nie liczy. Świecie wszędzie, jo, każda mama, każdy tata, jo. Chcę tak samo, żeby iść na całym świecie, mogę żyć szczęśliwe dzieci. Thank you.
czeka cudo. Każdy na coś czeka, na coś pięknego. Ja czekam na rower. No widzisz, ludzie dorośli czasem zapominają, że czekają na coś pięknego. Nie!
dobrym kolegą. Szanuję go za to, bo to jestem właśnie ja. Ja po prostu kocham. Właścicielka tego buta ma cichy, spokojny głos. Nie krzyczy na przerwach i nie przeszkadza im. Lubię ją za to, bo to jestem właśnie ja. Batonika Fiuta. Właściciel tego buta rzadko się uśmiecha, bo tak lubi, a ja lubię go, bo to jest to właśnie rakowina. Właścicielka tego buta bardzo ładnie śpiewa. Wielbię ją za to, bo to jestem właśnie ja, Klaudia Wieczkowska. Uwaga, uwaga, nadchodzę. Pretty woman, walk down the street, pretty woman. The kind I like for me, pretty woman. Jak to dobrze być dziewczynką. Brunetka. Lub blondynka. Kajciu, kajciu, kajciu. Ale się potłukłam przez te buty. Bez powodu można płakać. Tym za serce chłopców łapać, co nie? Mieć 100 kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Można bawić się lalkami. Tik, 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 tik. Kajciu, kajciu, kajciu. Stać przed lustrem godzinami. No i jak? To nie tak. Tak lepiej. Można stroić się dowoli.